Cześć, tu Michał i dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Miki jak zwykle się przywitał. Cześć, witajcie. A ja w sumie no też jak zwykle. No i dzisiaj ciśniemy na warmińsko-mazurskim. Dzisiaj, czyli właśnie w środę. Ten odcinek dostaniecie w czwartek, myślę. Na spokojnie powinniście dostać, zobaczymy. No i siejemy pszenicę bezorkowo, jak widzicie, po ściernisku. Chyba też takie poprzenice albo po jęczmieniu. Tak, 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 obornik, tak, który tak. rzucony był i ciśniemy. I ten. O, ciśnij tam we dwójka i ciśnij. Ogólnie rzepaki już posiane mam. Posiane mam też żyto na siano kiszonkę na wiosnę. No i jeszcze. A ty siano kiszonkę będziesz robił. No, żyta jo. I jeszcze ten. Jeszcze będę. No ogólnie jak widzicie tak nawracam, bo tak mi jest po prostu wygodniej. Mniej czasu marnuję w ogóle. No, coś miałem mówić, kurczę, felek. Jeszcze dwa kawałki będę siał ogólnie w tym roku. Znaczy w tym roku, no teraz na zimę. Będę obsiewał jeszcze dwa kawałki zbożem. Bądź rzepakiem, jeszcze zobaczę, bo na rzepek już trochę późno w sumie. Ale zobaczymy. Może jakąś pszenicą albo czymś. I na wiosnę jeszcze, wiadomo, soja i kukurydza. Kukurydza myślę, że tam pożycie będzie. Bo też nie wiem ile tego żyta na kiszonkę będę ścinał. Ale tu zrobiłem, kurde, brodę zostawiłem. Myślałem, że tu dosiałem do końca, a tu dupa. No ja od miedzy ciężko się mam przyzwyczaić tym silnikiem jechać to. Czemu? Nie wiem, jakoś tak zawsze od miedzy trochę za bardzo odbijam, tak kawałek tam zostaje. No ale. Dobra, ja tu sobie wyciągnę ogólnie. Zrobimy wpierw dwa poprzeczniaki, albo pojedziemy do obkoła. Pojedziemy do obkoła, będzie wygodniej na razie. I potem będziemy jeździć sobie wzdłużkę już. No ogólnie na tym polu chyba ostatnio była słoma zbierana. Tak, tutaj była słoma zbierana, a tak myślałem, że tu odcinka dawno nie było. Nie, no to potem. No to tutaj ta słoma była zbierana, wyzbierana, wszystko gnój rozwieziony. Tutaj widzicie tej pryzmy, nie ma co tu była. No z tej pryzmy jakby się ktoś tam był ciekawy, to nie starczyło obornika. No tak. Tam 18 to musiałem dowieźć. Tak, z 10 ton musiałem dowieźć. Bo ta. A nie, no w sumie tak z 13-12 ton można powiedzieć, bo z koło 5 mi chyba zostało. Wagi nie mam. To nie paszowóz. No, jak widzicie, Waltra. Wanderstadt dawno Walter też nie widzieliście w sumie na odcinkach. Cały czas stała, całe żniwa. W ukryciu można bo se powiedzieć. Bo kupił ciągnik i kręcił ma to godziny. No, na New Holandzie zaraz go nie ten. New Holland zaraz Waltrę dogoni pod względem motogodzin. A już nie dogonił? No jeszcze nie chyba. Czekaj, ja sobie zdjęć porobię. Nie, jeszcze trochę. No jak widzicie sobie ten, zdjęć chciałem porobić troszeczkę, bo tak fajnie tutaj się komponuje. Waltra ogólnie, kurde, już chyba trzeci raz sianie tym samym, że tak powiem, zestawem. Że Waltra i ten siewnik, albo drugi. Nie wiem, no któryś raz z rzędu można powiedzieć. No ale na razie nie ma co wymieniać, bo dobry jest zestaw. Jeszcze pociągnie dużo lat myślę. Ale zobaczymy też jak będą hektary przybywały i tak dalej, i tak dalej. No. Po 10 od rana krowy było przemknięte. Ta, 11 jest. No ale w farmingu jest 10. Tam taki farming jesteś, kurde. O, no, w sumie, bo Miki dzisiaj spał do 10, ja wam mówię, nie? Ja dzwonię. Halo? 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 Nie, ja tam ledwo go słyszę i no. Ta, no, ledwo to... słyszę się, darłem do ciebie jak... No, ledwo tam cię było słychać, tam. No, chubia leciał i tyle. Się no, świrowo. Ogólnie tu w kołosupa tak sobie taką metodę obrałem obsiewania w kołosupa, jeszcze przytarłem tak elegancko, jak mogliście zobaczyć. Ogólnie czułeś mikrofon zmniejszył, bo nie wiem przez co takie szumy były na ostatnim odcinku, dopiero się kapłem jak odcinek wrzuciłem. Zmniejszę na jeszcze trochę ten czułość mikrofonu, ile mamy minut? 4 minuty, czyli 13, to 13, tak do 30 można nagrywać. Do 30 nawet trochę dłużej. No. Miki, opowiadaj, co tam się u ciebie działo ostatnio. Ile miałem. Ale to już wiemy. No i tyle. No i Miki ma już słomę spresowaną, pozłożoną.
Nagrałbym, ale no niestety ktoś po mnie nie zadzwonił, nie będę tu pokazywał palcem Mikołaj. No. Kurde, no czasu nie było, ten przyjechał, ale nie wiedziałem kiedy, a telefonu nie miałem przy sobie. No, a po innych Kieruj miałeś mi co tam. zadzwonić. A co? Po innych miałeś co zadzwonić. Jak, po jakich innych? No co zbierali? No to oni przyjechali, dziadek po nich był. No to po mnie też mógłby. Czeka, ty byś tylko nagrywał, a ci tam pracowali ciężko. Na jak? A ty byś się opierniczał i byś chodził i kamerował. No jak? A taki cymbał brzmiący. O ty niemiły człowieku. Ty, ale No, ubywa ten. no i tyle, no. No, no i tyle, no i No, w ten. tym roku będę wapno rozsiewał i dopiero podorywał, także może coś będzie jakiś film. No, granulowane wapno w dodatku, no Tak, mówię. granulowane. Na bogatości. O, a nie jakieś tam gówna z cukrowni. To nie Boże. wiadomo, co w tym wapnie jest. Czy to jest wapno, czy to jest piosek, czy wapno podobne No to do badania byś proszki. mógł zawieźć przecież. Wapno będę do badania woził. No, Słomek woził. No, a wiesz, jak najlepiej wapno jest badać? Wrzucić ten w szklankę wody. Właśnie to Jak chciałem się będzie powiedzieć. burzyło, to znaczy, że jest dobre wapno. No właśnie to chciałem powiedzieć, o szklankę wody. No bo ja ci to chyba kiedyś mówiłem. Nie, tak zgadłem, bo wapno przecież się rozpuszcza w wodzie. On się rozpuszcza, żeby był taki paradoksalny. Kiedyś ten, jak u wuja byłem, to wuja też ma granulowane, nie? I taki jego sąsiad kupił takie z cukrowni wapno, nie? To do wuja to granulowane wrzucił do szklanki, dwie granulki wrzucił, tak się burzyło, a ten co miał z tej kubki z cukrowni, to wrzucił garść, to nic się nie zrobiło. O Boże. No serio, to się taki zrobił, tylko biały osad i tyle, wszystko spadło na dół. To nieźle. Dobra. No bo ty Miki tam granulowane bierzesz, bo ten. Bo byś nie miał czym rozwieźć, bo byś miał usługę wynająć. No a po co usługę wynajmować? Kurde, znowu pieniądze stracić to. A popląsiesz? Znaczy się tam mam worek rzepaku, to tylko rośnie na poprzeczach chyba. Aha, i potem czym to zrobisz? Jak czym? No przyłożę to od razu. Aha, myślałem, że talerzówką. Dzwonek do drzwi na pełnej. A ciekawe od kogo talerzówkę pożyczę. No tam Kto musiał wynajmować? talerze z kuchni byś wziął i chuj. Nie no, jak będzie wysokie, to po prostu bronami ściągnę, nie? No, czemu Albo podkręcę wałek w kultywatorze i kultywatorem. Gruberek? No tak. Ja swoim przyjadę gruberem. Oj. Ale ja chcę z tego grube zrobić, ale nie wiem, czy dziabki by się nie połamały, nie? Dziawki jak nie dziawki, ale rama by się powyginała cała. Nie no, rama nie no, ale dziabki ja się boję, żeby się Bo to jest pozrywały. tylko z całownika. Nie mówię, ale. A całownik to jest gówno. Całownik się gnie. No ale przecież to nie jest ten. Całownikiem nie będę przeżył prawo, nie? No ale na całowniku będzie się wszystko trzymało. No niby tak. Bo jestem ciekaw, bo bym musiał eksperyment zrobić, wiesz gdzie? Tutaj, gdzie lucerkę miałem, nie? I tam było O. tylko gleobezarką zrobione, a tam już się pewno to zbiło strasznie. W sumie zbiło się, bo tam jak kiedyś jeździłem po tym ciągnikiem, to zbite takie ładnie było, to jak po ziemniakach bym robił, nie? To tam agregat bym podczepił, tam pilnił, nie? I bym zobaczył, jak to będzie szło, nie? Po suchym i po mokrym, bo tam z jednej strony jest sucho, a z drugiej mokro, że idzie ciągnik utopić. No Jak. tak jest. No, ja tam raz się prawie topiłem. Kurde, pamiętam, felgi do połowy ubrudzone były. No. Ale takie dziury były po kolana prawie. I to z pługiem dwójką. I to kółko nie było jakoś wysoko podniesione. Tam ponad 5 hektarów jest. 5,03. No, u mnie za domem, nie? Za którym? No za domem tam, co ja mówię, że prawie się utopiłem 30. Dupa. Chciałbyś, żeby tam tyle było. No jest, ale nie moje. Ej, tak ogólnie to ile hektarów na godzinę siałeś? 20. Hektarów, a nie kilometrów. A, 8. Ja 8,6 jadę. No, to mój lepszy.
No i ten. Nie wiem, takie zdjęcia już robię. No kurde, nie mam pomysłu na te zdjęcia Waltry, nie? O matko, dobra, już. Na miniaturkę, żeby jakieś ładne zrobić, nie? Bym musiał iść na poradnik tam do kogoś. A, do pewnej osoby. Do jakiej? Do tej, co na ten, cieliśmy kiszonkę, jak ona się nazywał? Co? No, cieliśmy kiszonkę na tej, kurde, mapy takiej. A, na bruździe. O, no. A to on był w te... Aj, no był Paweł, no. Był. Pozdrawiamy, na pewno ogląda. On często tam pisze coś w komentarzach. Ale wody się napije. Ale taka ciepła, nie, że normalnie nie polecam takiej wody pić. Tylko zimne. Żebyście się przeziębili i pieniążki do lekarza wydawali. Nie no, do lekarza to mało kto tam chodzi, chyba prywatny do takiego rodziny. Nie no, rodzinny lekarz to jest publiczny, nie? Na NFZ-a. Tak. No, ale to nikt się tam zna. Na lekarstwa, żebyście nie wydawali tym koncernom farmaceutycznym, no. Ale zimna woda i tak lepsza. Nie polecam, nie polecam ciepłej. Bo jak za gorąca to się oparzysz, a tak to jak zimna to chyba nie zamarzniesz, nie? A że się możesz ten, może ci gardełko boleć. Albo soku tolnicznego dostaniesz. O, też. I cię głowa będzie bolała. Sok? Tak. Sok i niedowierzanie. I tak się tu trochę bez sensu przeciąłem tym silnikiem jak debil, bo nie wiem czemu w ogóle takie przeciąłem. Jadę, zaraz tam przy ciebie tutaj odstawić. Dobra, git. I sobie belkę zmierzę, czy tam wejdzie. Bo ogólnie ten sąsiad mi tam pożyczy balota, żebym się zmierzył, czy mi wejdzie na strych. Bo nie wiem, czy prasę kostkę kupa, bo na takiej pewnej stronie coś na O się nazywa, a kończy się na X. Znalazłem ten prasę taką kostkującą, Holanda dużą. Obejrzałem, pojechałem z sąsiadem, sąsiad mówi, lepsza niż moja, nie? I ten sąsiad mówi, bier ją w ciemno, nie? I ja mówię, dobra panie, przytrzymaj mi pan, tam zaliczki zostawiłem, nie powiem ile. A muszę Mało, zobaczyć, 2 gile. bo muszę, muszę zobaczyć, czy mi do łobory wejdzie tam na stryszeń, no. Bo jak nie wejdzie, to jest dupa, blada. No i tak to jest. Masz z konta pieniądze ten, wpłacone do banku? No, wszystkie. Bo zaraz będę tankował. O kurczę, Muszę felek. trochę podtankować tego mojego Newholanda, bo dojadę do ciebie i mi ukarknie. Aha, kumbań. Dobra, włączam albo osobne konta. No i piszcie ogólnie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach, bo tutaj poza odcinkami dużo rzeczy się dzieje i ten. Dobra, styknie. I co byście chcieli po prostu zobaczyć? Mam ci coś dać, czy nie? No mi tam nic nie zabrało. Nie? To mi tylko zabrało 153. 152. 53. A mi pokazuje 152. O kurde, to gdzie jest euro jedno? Ja nie To wiem, jest 4 złote. kurwa, Uła. to jest okej, co? Gdzie jest moje 4 złote? To jest prawie 100. Co? No te 4 to jest prawie 100. Jakie Mimizy. 4? No te 4 złote to jest prawie 100. Jak prawie 100? No mililitrów. A, no. A, no. Ty, ale taka ogólnie, ej ty, to ja w pół godziny to tu zaraz to całe pole zasieję, czy w 20 minut, no A ja 30. bym chciał tam zacząć już chociaż kosić. Nie zdążysz na odcinku, nie zdążysz, nie ma bata na wariata. Zacząć to zdążę. Zacząć zdążę, ale się nie skończysz. Na pewno nie, kurde, tamto część to będą 2 godziny. A przyczepę mi tam ciągniesz? Masz przyczepę na ten, prawie na podwórku, na wjeździe. Tu pod chatą chyba postawiona jest, bo tam taka kropka widzę. No, właśnie tam. Jak widzicie, w środku Waltra wysprzątana, miotełką tam zamiatałem. A powietrzem. No też, ale miotełką też. Pędzlem nawet też. A Wanderstadt idzie. W końcu niemieckie to musi iść. No Waltra jest, czekaj, Finlandia czy ten? Czy Holendry? Chodź. No prosta. Co? O. Nie.
Boże listonosz. Tam. To se poczeka. Panie nagrywam, potem pan przyjdzie. Ej, Gienek, to ty idziesz do tego listonosza, czy co? No, już byłem. O jebany, tam przez okno chyba rzucił. No, powiedziałem, panie, rzuć przez okno. Panie, ten. Łap pan cegłę, łap pan gumkę i pan przypnij list do cegły i pan rzuj. Tak. Tylko w otwarte okno, żeby pan trafił. Nie w to zamknięte. Tak, tak było, tak mu powiedziałem. A jakby rzucił takimi bez cegły, to ojeju, byś zbierał tam po ściernisku. O, doleciało, patrz. Słyszałeś? O Kurde, do cela ma dobrego, bo akurat na biurko doleciało. Nie, no Ten gier. tam wykalkulował. Gienek. O Jezu, ja wam mówię. No, Ale łapka w zrobił górę. kurz. Daj spokój. Ty, ja Jak 16. ty byś tam stał w białej koszuli, nie? To byś był już czarny. Ej, ja 16 ten, 16 minut nagrywam, a zaraz tu pole skończę kosić, siać. No. Koszę siewnikiem. Koszę siewnikiem, Jak koszę, bokiem pójdzie, koszę to się sią. kosi. No kurczę, ci powiem, myślałem, że lepiej będzie sypał ten słonecznik. Nie dałeś, nie zebrałeś. Nie, to są trzy, normalnie trzy fazy, nie? No tak. No kurde, wszędzie są. A nie, tam na 26 to już są dwie nawet, to tam tylko opryską. Podam po sieczce i miałeś pewnie Pasuje. nawóz. Co? Tam po sieczce i pewnie nawóz posiałeś jeszcze. No, tam posiadł i nawóz posiałem, tak, dokładnie. Ty, ale ja się boję, że mi siewo nie starczy. Nie, starczy raczej w sumie. Ale widzicie, kurde, Wanderstar bardzo ładny. No kurde, jak na oryginalny silnik to strasznie się podoba mi. Widzicie, ładna naklejka taka, o tu. I tam też jest taka ładna, o tu, Valtra. Valtra to jest chyba nie grawerowane, tylko napis taki przyklejany, a nie naklejka. No, Tam Rapid. kurde przykleił jaką naklejkę i dzielny pacjent i zadowolony. Dobra, Git. Ale nie no, Walterka, kurde. Naklejka dzielny pacjent. A nie wiem, czy teraz jeszcze lekarze dawają takie naklejki? Nie, mi nie dają, nie wiem Też, mi też już nie dawają, jak to. Bo kurde, ja a chyba nie chciałbym jestem. takie Bo ja naklejki nie jestem jeszcze. dzielnym pacjentem. Ja płaczę za chwilę. A nie no, ten no, u dentysty bym mogli dawać takie naklejki. O Boże, u dentysty to ci lizaki powinni dawać. O. Ameryka chyba dawali, nie? No tych wszystkich bajkach i tak dalej. No, tutaj, ale ogólnie chyba w filmach też taki ten. No jo. Amerykańskie to inaczej. No, tam są inni ludzie w ogóle. Taki ładny, amerykański. Ale ładna sieczka jest, kur. Ta? No fajna taka, Jestem ciekaw, kurczę. jak to wygląda. Takie liście jakieś. O Boże. Jak wniesiona. To tam cyk talerzóweczko będzie musiało być. No, będzie talerzówka, ale albo może zaoram. To grubo, 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 grubo. No nie powiem, że nie, bo grubo. W sumie jakbym kupił ten, jak kupię następny ciągnik większy, to sobie ten głębosza kupię. Głębosza? Głębosz. Ciekawe Za pieniądze, jak nie wiem za co. za las? Tak, zaraz będę sobie wycinał drzewa. Nie no, nie świruj, nie psuj mapy. Bo ogólnie ten Mr. Bart pousuwał tu parę drzew, nieładnie. O, to ja pousuwam, ale w inny sposób. Jak ty to słyszysz, Mr. Bart, to nieładnie. Miałem ci napisać to, ale zapomniałem. Teraz mi się przypomniało. Pan No, Michał ma kurde. słabą pamięć. No tak. Ty, a A czekaj, to bo... ma słabą głowę. Co? Masz słabą głowę. No chyba nie. Hi, hi, hi. Oj, Gienek, Gienek. Kto to mówi? Kto to mówi? Ej, ci powiem, nie? Że tutaj to mi zaraz ten 4 hektary cykną. Bo tutaj będę miał ponad 3 hektary to pole. O, to ładnie. No bo 4 to są ten. Tam 1 hektar jest z tamtego pola. No i tak to wygląda, dobra, opuszczamy dalej. A ile Hedon. masz jeszcze do siania? No do siania mam te dwa kawałki koło biogazowni.
po rzepaku to ściernisko koło ten. Tam gdzie ten, no wiesz gdzie, nie? Miałem rzepak. No, No. 23. I tylko to. A ty? Co? Ty już nic nie masz, nie? Do siany. O tą 40 tutaj móc, ale nie, ja będę się chyba na gosnę. No, czaję, czaję. Chyba, może zdążę No to kiedyś zaraz. ja po rzepaku będę siał na pewno na wiosnę, bo ten. Bo tam soja, nie? A soja to się powinno na wiosnę siać, a ty tam zawsze co roku ryzykujesz. No i co roku zbieram bardzo dobre plony. No, a na wiosnę i tak takie same są praktycznie, bo ona ma tą, mów. Jak to się nazywa? Jak jest siew kwalifikowany, nie? No. Zimotrwałość, o. Soja ma ten ogólnie zimotrwałość niską czy coś tam. Tak Odporna na warunki pogodowe jest. mało. O, chyba jedzie słomę zbierać, no. Pierdzielisz? No. Mogę też jechać? No jak chcesz, to możesz jechać, o, renówką jedzie. A ty jedziesz? No ja idę. Dobra, to dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, Na że mi się razie, odcinek cześć. spodobał. Na razie, cześć.